Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Gudzowski i... Mariusz Majkowski. Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, dzisiaj nie ma z nami Arka Bojko, ale sądzę, że mam godne następstwo i dzisiejsza dyskusja będzie dużo bardziej praktyczna, dlatego że zarówno ja, jak i Mariusz mieliśmy okazję swego czasu pełnić posługę duszpasterską w zakładach karnych i dzisiejszą audycją chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że są rzeczy, które dla niektórych ludzi może są nieznane, a warto o nich mówić, dlatego że tego typu posługa potrafi naprawdę zmienić ludzkie życie. Mariusz, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, jak wygląda taka posługa, moje pytanie do ciebie, w jakim zakładzie karnym pełniłeś posługę duszpasterską i jak długo? To był zakład karny w Sielcach, więc wówczas jeszcze w mieście wojewódzkim, około 80-tysięcznym, i zakład karny, który znajduje się w centrum miasta, otoczony wysokimi murami, to zakład karny już wtedy dla recydywistów, czyli dla osób, które już kolejny raz wchodziły w konflikt z prawem. Duża jednostka wtedy, sądzę, było około 1100 osadzonych. To sądzę, że mamy chyba podobne doświadczenia. To znaczy u mnie było tak, że kiedy ja zaczynałem swoją posługę duszpasterską, to jeszcze wtedy zakład karny w Goleniowie był zakładem dla wszystkich, natomiast on w pewnym momencie się przekwalifikował właśnie na zakład karny wyłącznie dla recydywistów. Do tego jeszcze później się przekwalifikował na zakład karny mieszany, to znaczy w jednej części, w jednym bloku były kobiety, w innym bloku byli mężczyźni. Natomiast ja chociaż próbowałem pełnić posługę duszpasterską wśród kobiet, ale szczerze mówiąc przerosło mnie to. Jest to zupełnie inny rodzaj służby. Ja już byłem wtedy przyzwyczajony do pracy z mężczyznami i też takie trochę miałem wrażenie, że nie byłem pewien, czy mężczyzna w zakładzie karnym dla kobiet. Nie miałem nawet pewności, po co te kobiety przychodziły, więc w pewnym momencie to gdzieś upadło. Jak długo pełniłeś tę posługę? Sądzę, że w samych Sielcach około 5 lat. 5 lat. Byłem tam 7 lat. Zaczęło się ta moja przygoda z zakładem karnym w drugim albo w trzecim roku mojego zamieszkania w Sielcach, więc myślę, że około 5 lat. No to u mnie całkiem podobnie. Chyba były 4 lata, bo COVID po prostu to przerwał, a no i szkoda. No ale oczywiście to zrozumiałe, że w warunkach pandemii po prostu zamyka się zakłady karne i nie dopuszcza się za bardzo osób z zewnątrz. No ale mimo wszystko szkoda. Jak sądzisz, ilu więźniów przewinęło się przez te wszystkie spotkania razem z tobą w czasie tych 5 lat? Trudno to policzyć. Na początku, kiedy rozpoczynałem tą posługę, to było takie nowum, bo i w Sielcach, i w ogóle w Polsce taka posługa kapelanów nie rzymskokatolickich nie była popularna, a z kolei posługa kapelanów rzymskokatolickich na ogół się ograniczała tylko i wyłącznie do odprawienia mszy niedzielnej, prawda? Więc ta moja posługa była taka nowatorska, więc na początku była spora rotacja osób, które przychodziły jedno tylko po to, żeby zaspokoić ciekawość, żeby wyjść z celi. Inni mieli jakieś, powiedzmy, takie potrzeby materialne, więc coś przynieść, coś kupić, coś załatwić. Ale z czasem ta grupa się ustaliła. Pamiętam, że kiedy rozpocząłem takie regularne spotkania biblijne, to miałem około 30 kilku skazanych, którzy regularnie w każdą niedzielę rano przychodzili na te właśnie spotkania. Znaczy przychodzili, byli wyprowadzani z cel, doprowadzani do świetlicy, gdzie odbywały się spotkania. Mam takie wrażenie, że to chyba wszędzie w takim razie działa tak samo. U mnie dokładnie to samo, to znaczy w przedziale czasem jednego dnia było 7 osób, a czasem jednego dnia było 37. I tak też się zdarzało, zależnie od okresu. Raz było więcej, raz było mniej. Ciekawe jest to w ogóle, że zwróciłeś uwagę, tak, bo mówisz, niektórzy przychodzili, żeby tam jakieś interesy pozałatwiać. Ja też to zauważyłem, że niektórzy po to przychodzili. Natomiast mam nadzieję, że dojdziemy jeszcze do tego, żeby zwrócić uwagę na to, że o dziwo, nawet jeżeli ktoś przychodził, aby coś załatwić innego, to nie ma wątpliwości, ja przynajmniej nie mam wątpliwości, że wychodzili z czymś jeszcze, czego się niekoniecznie spodziewali, czego niekoniecznie chcieli, bo okazuje się, że no właśnie te rozmowy, które mieliśmy,
że one naprawdę działały na tych ludzi. Ale to o tym jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy. Sądzę, że naszych słuchaczy może jeszcze zainteresować takie pytanie, ilu więźniów, z którymi rozmawiałeś, uważało, że są niewinni? Sądzę, że większość, zresztą to jest takie charakterystyczne dla osób osadzonych, takie wypieranie winy, albo pomniejszanie winy, albo wręcz właśnie negowanie, że nie wiedzą, co tu w ogóle robią, jakiś przypadek, prawda, ukradł sąsiadce kurę, albo tam, nie wiem, zabił kurę, prawda, no i trafił do ciężkiego więzienia. No oczywiście tylko ktoś, kto jest być może pierwszy raz w więzieniu, albo pierwszy raz spotyka się ze skazanymi i jest gotów w to uwierzyć, bo to jak się potem to bliżej sprawdzi, zbada, to nie była kura ta przyjechana, tylko to była jakaś osoba zabita, prawda? Czy to nie była jakaś drobna kradzież, ale jakieś poważne włamanie, rozbój, tak? Więc, ale jakaś taka forma wypierania winy. Myślę, że każdy z nas to ma, niezależnie czy siedział w więzieniu, czy żyje po tej stronie muru. Ja mam wrażenie, ponieważ miałem okazję pracować również z tymi, którzy byli pierwszy raz i z recydywistami, mam takie wrażenie, że szczególnie recydywiści mają to do siebie właśnie takie wypieranie, tak? To znaczy ja pamiętam, jak rozmawiałem z niektórymi i na przykład mówi, no za pierwszym razem to mnie słusznie złapali, ale za drugim razem to zupełnie niesłusznie, ja tylko byłem w pobliżu. I no właśnie, tak, no, za to, że ktoś jest w pobliżu. Czyli nieraz tak jest, dlatego że osoba, która już wychodzi jako, powiedzmy, no, osoba, która dopuściła się przestępstwa, to no, brana jest potem przy okazji jakiegoś innego przestępstwa jako pierwsza pod uwagę, że akurat mogła się tego dopuścić, więc no, czasami nieraz jest tak, że rzeczywiście recydywista znajdzie się w niewłaściwym miejscu, I może mieć te konsekwencje większe niż osoba, która dopuszcza się pierwszy raz jakiegoś złamania prawa. Zapewne, tylko nie sądzę, żeby to, wiesz, miało miejsce w prawie wszystkich przypadkach, z którymi rozmawiałem, tak? Bo jeżeli coś takiego się zdarzyło i to było tam, jeżeli to było 1 na 10, czy być może to był 1% przypadków, nie mam zielonego pojęcia. Wiesz, zdarzały też się takie sytuacje, jak ktoś mówi na przykład, mówił, ale to nie ja biłem, tylko ktoś inny bił. Nie mieli takiego przemyślenia, że sam fakt, że ktoś jest obok i nie reaguje, jest również przestępstwem i faktycznie, jeżeli jesteś świadkiem tego, że ktoś kogoś bije, a nie pomagasz tej osobie, no to no, niestety nie musisz bić tej osoby, aby dopuścić się przestępstwa. Ja dodam jeszcze, że no, o tyle byłem w lepszej sytuacji, nawet może niż ty, ponieważ to były czasy, kiedy nie było RODO i kiedy na przykład miałem dosyć swobodny dostęp w pokoju wychowawcy, kiedy miałem pewne wątpliwości co do osoby, z którą mam kontakt, to miałem możliwość zajrzenia w dokumenty, tak, w jakąś historię. No i wtedy już nic nie można było ukryć. Sądzę, że to w tej chwili jest niemożliwe, żeby na przykład kapelan w zakładzie karnym miał możliwość wejrzenia w teczkę skazanego, ale w tamtych czasach to jeszcze było możliwe. Okej, w tamtych czasach właśnie. Jeżeli mówisz w tamtych czasach, to w jakich czasach? Tak, no to był przełom. To jeszcze początek, to 80., jeśli pamiętam dobrze, 7 rok, więc jeszcze mieliśmy PRL, tak, w Polsce. Może trudniej było wejść wtedy do zakładu karnego, bo nawet ten mój początek, to był taki początek, gdzie w zasadzie pytano mnie, po co ja tam chcę w ogóle wchodzić, jaką motywacją się kieruję, jaki ja mam plan, co ja chcę tam z nimi robić. Jakby tego jeszcze wówczas nie rozumiano. Gdyby nie taka jakaś wizjonerska postawa ówczesnego naczelnika, bo wówczas tak określano dyrektorów zakładów karnych, który jednak no, widział w tym jakiś sens i był gotów eksperymentować, tak? Bo najczęściej ta służba w innych miejscach nie była rozumiana, ponieważ takiej służby w PRL-u, takiej otwartości też na działania kościołów, duszpasterzy po prostu nie było. Tak, mówimy o prawie 30 latach różnicy między tobą a mną. Ja oczywiście zacząłem, to był rok 2000, no to musiał być rok 2015-16, zapewne tak mniej więcej to wychodziło. To zupełnie już inne czasy, gdzie jest duża konkurencja, gdzie jest dostęp do
sprzętu typu, nie wiem, odtwarzacze, nawet komputery w celach. U mnie wtedy jeszcze tych rzeczy nie było, więc była powszechna nuda w zakładach karnych, nie było żadnej propozycji, żadnej oferty, powiedzmy, kulturalnej, poza być może radiowęzłem. I wtedy właśnie mówiło się, bo takie słynne powiedzenie wśród skazanych, Micha, kima i dnia nie ma, czyli to jest jedyna oferta, tak? Zjeść, przespać się i dzień mija. No dobrze, kiedy jeszcze skazani mieli pracę, akurat w zakładzie karnym w Siedlcach była taka mała fabryczka odzieży roboczej, więc część skazanych miała zatrudnienie i to jeszcze też był taki sposób na zabicie czasu. Super. Wspominałeś o tym, że byłeś jednym, że tak powiem, z pionierów, tak, którzy przecierali te szlaki i te pytania, no ale po co i co chcesz w ogóle osiągnąć? No i tak naprawdę to prowadzi nas do pytania, jak często spotykałeś się z tym, że na przykład pracownicy służby więziennej mówili ci, no ale po co tutaj jesteś, to jest bez sensu, dla tych ludzi nie ma żadnej nadziei i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja myślę, że to nie będzie jakaś forma dyskredytacji służby ludzi, którzy tam pracują zawodowo, tak? Ja byłem tam zatrudniony niejako społecznie, bez wynagrodzenia. No ale ci zmęczeni więziennicy, szczególnie tutaj właśnie czy wychowawcy, czy służba, powiedzmy, która zabezpieczała zakład karny, no oni widzieli stale to samo. Recydywiści wychodzą na wolność i po pewnym czasie wracają, tak? Nieraz bardzo wcześnie, po paru tygodniach, po miesiącu, po roku. Więc jakby nie widzieli tego, co się określa w zakładach karnych mianem resocjalizacja, tak? No, nie widzieli jakichś trwałych sukcesów ludzi naprawdę zmienionych, którzy zmieniają się, wracają do społeczeństwa i są ludźmi, którzy zrywają kategorycznie z życiem przestępczym. To była rzadkość i stąd taka niewiara, tak? No, no, jakiś kolejny przyszedł człowiek, który próbuje tych ludzi naprawić, a tych ludzi naprawić już się nie da. Pamiętam takiego, jak to się mówiło, klawisza, który no, miał różne złe doświadczenia, łącznie z tym, że został kiedyś pobity taboretem przez skazanych. On zawsze mówi tak, proszę pana, mówi, niech pan sobie lepiej posiedzi z żoną, z dziećmi w domu. Tych, mówi, gdybym mógł, to bym wszystkich, mówi, rozwalił, wrzucił do dołu z wapnem, prawda, i to byłby jedyny sposób, żeby ich zmienić. Więc nawet byli tacy sceptycy, ludzie, którzy tam pracowali, ale kompletnie nie wierzyli, że tych ludzi można zmienić. Tutaj się też zastanawiam, czy to jest właśnie domena zakładów karnych dla recydywistów, czy to jest domena wszystkich zakładów karnych, bo dokładnie te same słowa, wiesz, prawie 30 lat później słyszałem od innych strażników w zakładzie karnym w Goleniowie, w którym służyłem. To znaczy, były takie sytuacje, co do których ja, wiesz, ja nawet byłem w stanie się zgodzić, tak? To znaczy, w zakładzie karnym to jest jeden z takich przykładów, o którym teraz powiem, chociaż rozwinę tę myśl na końcu naszego spotkania. Jedną z osób, które odwiedzałem, która była osadzona na tak zwanych eskach, i tutaj dla naszych słuchaczy to są cele dla szczególnie niebezpiecznych osób, był człowiek, który był królem satanistycznym, który do zakładu karnego trafił, ponieważ zamordował między innymi swoją siostrzenicę i swoją siostrę. Siostrzenicę jako rytuał w celach rytualnych dla szatana, a swoją siostrę dlatego, że za szybko wróciła do domu. I to są takie momenty, w których faktycznie człowiek się zastanawia, czy to, co robi, ma sens. Ciągle chcę wierzyć, że tak. Ja oczywiście opowiem o tej sytuacji jeszcze trochę więcej później, na samym końcu tej naszej audycji. Ale nie dziwię się strażnikom, że w takich sytuacjach mówili, no ale po co tutaj jesteś? Przecież nie jesteś w stanie pomóc tym ludziom. To jest to, co mówiło im po prostu doświadczenie, prawda? I wiele lat pracy w więziennictwie, gdzie no, nie widzieli specjalnie sukcesów resocjalizacji. No właśnie, nawet wiesz, pamiętam jak rozmawiałem z jednym takim chłopakiem, mówi, a przeszedłem tutaj terapię alkoholową, mówi, no w zakładzie karnym nie piję.
I tutaj od razu wyjaśnienie dla naszych słuchaczy, to wcale nie jest takie oczywiste, że jak więzień jest w zakładzie karnym, to że nie pije, dlatego że tam dostępność do narkotyków, do alkoholu jest niewiele mniejsza niż u ludzi na wolności, co może się wydawać niemożliwe, no ale niestety tak po prostu jest. I ten skazany mówi, no tutaj postanowiłem, że nie piję. Mówię, a jak wyjdziesz na wolność, to będziesz pił? Mówi, no pewnie, że będę pił. Mówię, a z jakiego powodu tutaj trafiłeś? No bo pod wpływem alkoholu zrobiłem coś głupiego. Ja mówię, wiesz co, to jak wyjdziesz na wolność, to mam nadzieję, że już tego nie popełnisz, ale jeżeli tutaj wrócisz, to pamiętaj, że na te spotkania religijne zawsze możesz jeszcze do mnie przyjść. Ja ciebie nie odrzucam, ale na pewno alkohol ci nie pomoże. No ale tak naprawdę skupiamy się trochę na takich trudach tej pracy, ale chciałbym, żebyśmy też mogli porozmawiać o sukcesach właśnie w tej pracy duszpasterskiej w zakładzie karnym, ale to zrobimy po biblijnym ABC. Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Ur-Chaldejskie. Ur-Chaldejskie to starożytne sumeryjskie państwo-miasto w Dolnej Mezopotamii. Był to jeden z najlepiej rozwiniętych cywilizacyjnie ośrodków kultury, nauki i handlu. Odkryto tu pałac królewski, świątynie, pomieszczenia mieszkalne, grobowce i jeden z najlepiej zachowanych zikuratów starożytnej Mezopotamii. Zikurat w Ur został zbudowany około 2100 lat przed naszą erą i poświęcony sumeryjskiemu bóstwu księżyca, Nannie. Zalicza się do najważniejszych obiektów archeologicznych współczesnego Iraku. Można go podziwiać do dzisiaj. Ur-Chaldejskie to również miejsce narodzin Abrahama. Biblia sprawozdaje, że wraz ze swoją rodziną, ojcem Terachem, żoną Sarą i bratankiem Lotem, opuścił Ur i udał się do Haranu. Tam z kolei otrzymał polecenie od Boga Jahwe, by udać się do ziemi kananejskiej, co też uczynił. Wędrówka Abrahama, zapoczątkowana w Ur i zakończona w Kanaanie, obrazuje coś więcej niż tylko próbę wiary i determinacji męża Bożego. Abraham przez swoją wierność otrzymuje obietnicę dotyczącą ziemi obiecanej i upragnionego potomka. Niestety, 1500 lat później naród izraelski utracił gorliwość wiary swojego praojca, w efekcie czego Izrael zostaje podbity przez Babilon, zniewolony i uprowadzony na tereny, które wcześniej opuścił Abraham. W ten symboliczny sposób Bóg pokazuje nam, że tylko wierność wobec Niego może dać nam prawdziwą wolność i doprowadzić do prawdziwej ziemi obiecanej. Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o posłudze duszpasterskiej w zakładach karnych. Mówiliśmy o pewnych trudach związanych z tą służbą, ale chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, czy ta posługa ma sens, czy faktycznie przynosi jakieś wymierne efekty, być może również resocjalizacyjne dla tych ludzi. Mariusz, jakie są twoje doświadczenia? Wydaje mi się, że to jest też kwestia oczekiwań, tak? Jeśli spoczynamy służbę, to co sobie stawiamy za cel? Przepraszam bardzo, zakład karny nie jest zbyt dobrym miejscem na pozyskiwanie nowych wyznawców, tak, do kościołów. Więc jeśli ktoś się udaje z takim zamiarem, to prawdopodobnie tego sukcesu nie odniesie. Ja też dodam, że więźniowie są dobrymi psychologami i oni nawet bardzo szybko rozpracują tak motywację danego człowieka, czy on jest szczery, czy jest autentyczny, po co w ogóle przychodzi, czy rzeczywiście chce tym ludziom w jakiś sposób pomóc. Więc nawet jeśli on tego nie powie, to oni to wyczują. Oni to wyczują i wiedzą bardzo szybko, z kim mają do czynienia. I stąd na przykład niektórzy otrzymali takie miany. Ja słyszałem o niektórych osobach, które podobnie jak ja zaczynały taką posługę z innych społeczności, że to są poprawiacze albo naprawiacze tutaj przysłani przez administrację, tak? Czyli tutaj ktoś ich tutaj namówił i próbują tych ludzi na siłę zmieniać. Ja miałem takie założenie, że każdy człowiek, który jest dla Pana Boga odzyskany, jest też odzyskany dla społeczeństwa, tak? I zupełnie jakby nie myślałem o tym, by czynić zakładu karnego jakiegoś pola misyjnego pozyskiwania nowych wyznawców, ale tylko i wyłącznie na próbie dotarcia do ludzi z Ewangelią. Tak? Ewangelia, która zmieniła moje życie, która zmieniła życie wielu ludzi. Byłem przekonany, że jest w stanie zmienić także serca ludzi skazanych, odrzuconych.
nawet tych, których się tam określa mianem najgorszych. Gdybym chciał mówić o takich sukcesach, no jak to zmierzyć? Takie pytanie często słyszałem, kiedy mówiłem o tym, że Ewangelia zmienia ludzkie serca, że ty też możesz się zmienić, że Bóg kocha ciebie, prawda, i też chce ci dać drugą szansę. To niektórzy mówili, no okej, gdybym ja zrobił tą czy tamtą rzecz, ale czy wiesz, za co tu siedzę? Ja tu siedzę za głowę, czyli za zabójstwo. No to Pan Bóg może i mnie przebaczyć winę, mnie przebaczyć grzech. Wtedy też mówiłem, że można zacząć z Panem Bogiem jakby wszystko do nowa. Tak? To nie jest ważne to, co się stało na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, ale w każdej chwili możesz zacząć drogę z Bogiem od nowa. Ale faktycznie, kiedy mówimy o sukcesach, dla mnie na pewno takim sukcesem zawsze jest chociażby sam fakt po prostu, że mogę udzielić komuś wsparcia ludziom, którzy potrzebują. Pamiętam, jak szczególnie jedną osobę odwiedzałem w zakładzie karnym, na imię ma Tomek. To był czas, kiedy na miejsce w więzieniu czekało się czasem nawet kilka lat. Dzisiaj zdaje się, prawo się zmieniło, już to jest niemożliwe, natomiast Tomek na swój wyrok czekał chyba 4 lata na to, żeby odbyć karę. On w czasie tych 4 lat przestał brać narkotyki, rozstał się z tymi wszystkimi osobami, które pociągały go w dół. Założył firmę, ta firma zaczęła w miarę dobrze prosperować. Przychodzi list, jest już dla pana miejsce w zakładzie karnym, proszę się stawić. I w tym momencie, no co taka osoba może zrobić? I pomyślałem sobie, wow, no to faktycznie jest historia. I wiem, że nie kłamał, dlatego że później jak odbył wyrok, to myśmy się jeszcze odwiedzali, rozmawialiśmy dużo. I po prostu wiem, że ta historia, którą przedstawił, to była prawdziwa historia. I wiedziałem, że to był człowiek, który w tym momencie po prostu potrzebował kogoś, kto da mu odpowiednie wsparcie. I zresztą, kiedy jestem przy tym Tomku, to pamiętam, bo on zaprzyjaźnił się w zakładzie karnym jeszcze z innym Tomkiem, więc miałem dwóch Tomków. I pamiętam, i to też akurat odbieram za ogromny sukces, to, że przychodzili do mnie i mówili, że chcą przychodzić akurat na moje spotkania religijne, dlatego że ze wszystkich, które się odbywały w tamtym miejscu, to są jedyne spotkania, na których czyta się Pismo Święte, modli się, śpiewa i które nie polegają na tym, żeby obrażać inne kościoły. I tutaj byłem zdziwiony, bo wiesz, no nigdy nie byłem na żadnym innym spotkaniu religijnym, więc nie wiedziałem, na czym one polegały, ale oni mówią, my byliśmy na wszystkich i wszystkie polegały na tym, że mówili, a wiesz, ten kościół jest wstrętny, tylko my jesteśmy dobrzy. Tamten to jest jeszcze gorszy, ale my to jesteśmy wspaniali i tak dalej. I uważam, że to akurat był duży sukces, tak? Że faktycznie mogłem spotykać się z ludźmi i po prostu otwierać Pismo Święte. Na pewno sukcesem dla mnie było to, czego ja się nauczyłem w zakładzie karnym. Myślę, że to jest taka kluczowa rzecz, bo zakład karny faktycznie jednak wymaga tego, żeby podchodzić z pokorą do pewnych rzeczy i żeby przedstawiać ludziom takie najbardziej podstawowe prawdy chrześcijańskie. Bo okazuje się, że ludzie tego nie znają. Ludzie nie znają chrześcijaństwa. Bardzo często mają zły obraz chrześcijaństwa. I sam fakt, że przez te kilka lat przewinęło się prawdopodobnie kilkaset osób przez te moje spotkania, to wiedziałem, że kiedy rozmawiam z tymi ludźmi, to wiedziałem, że mogę zbudować nowy obraz chrześcijaństwa. I nawet jeżeli ja nie miałem z nimi kontaktu już później, jak wyszli na wolność, to zawsze miałem nadzieję, że to, co zostawiłem, że to gdzieś tam będzie kiełkować. Ale też chciałbym opowiedzieć historię Roberta. To też była taka ciekawa sytuacja, bo to był człowiek, który już chyba trzykrotnie był w zakładzie karnym za różne jakieś rozboje, ale sytuacja, w której był ostatnim razem już w zakładzie karnym, to była inna sytuacja, dlatego że on wtedy faktycznie postanowił, że on już nie wróci do zakładu karnego. Opowiadał mi, kiedy jeszcze zanim został złapany, modlił się do Boga, mówi, Boże, uratuj mnie przede mną samym. I następnego dnia go złapali i osadzili właśnie w zakładzie karnym, gdzie poznaliśmy się, gdzie spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, czytaliśmy Biblię. I faktycznie udało mi się temu człowiekowi, który niekoniecznie miał dobry obraz Pana Boga i chrześcijaństwa, pokazać, że to jest faktycznie Bóg, który przebacza, który się troszczy, który się opiekuje. A najciekawsze w tym wszystkim było to, że faktycznie przeszedł on tak niesamowitą zmianę, że kiedy wyszedł na wolność, on zdaje się odsiadywał 4 czy 5 lat i kiedy wychodził na wolność, to chciał odzyskać
prawa rodzicielskie, miał wtedy 6-letniego synka, czyli ten synek nawet nie miał prawa go znać, bo kiedy był zamykany w zakładzie karnym, to jego synek był jeszcze niemowlakiem. I zmiana, która się odbyła w Robercie, była tak potężna, że kiedy wyszedł na wolność, już po miesiącu przebywania na wolności sąd wyraził zgodę na pierwszą wizytę tego dziecka u Roberta i po pierwszej wizycie sąd powiedział, że formalności związane z odzyskaniem praw rodzicielskich będą trwały jeszcze długie miesiące, ale sąd nie widzi przeciwwskazań do tego, aby ten syn już z nim mieszkał. I to jest tak przeogromna rzecz, kiedy człowiek sobie uświadamia po prostu, że to jest faktycznie Bóg, który zmienił całkowicie życie Roberta w taki sposób, że nawet sąd, mimo całej jego przeszłości, dostrzegł tego, że to jest zupełnie inny człowiek. Może takie ogromne sukcesy, takie spektakularne, może one nie są aż tak bardzo popularne, ale nie mam wątpliwości, że niesamowicie cieszą, kiedy widać, jak Pan Bóg po prostu działa. A co w takim razie jest porażką w takiej pracy duszpasterskiej w zakładzie karnym? Znaczy, sądzę, że to jest też kwestia nastawienia, prawda? Jeśli ktoś sobie jakieś bardzo wysokie postawi cele, nie wiem, uważa, że jest w stanie zmienić, zbawić cały zakład karny, no to wtedy każde rozczarowanie może go zniechęcić, osłabić. Więc ja raczej traktowałem różne rzeczy takie trudne jako pewne wyzwania, tak, do modlitwy, do doświadczania właśnie, jak Pan Bóg pomaga, jak Pan Bóg zmienia. Wiadomo, praca wśród skazanych jest też czasami ryzykowna, chociażby to, że niektórzy z nich wychodzą na wolność, tak, i różnie może potoczyć się ich życie, bo nawet jeśli, ja zakładałem to, że zawsze oni przychodzą z takich szczerych pobudek, czy większości, to nie zawsze, kiedy wychodzili na wolność, udawało im się jakby kontynuować ten styl życia, tak, jaki rozpoczęli w zakładzie karnym, czyli, nie wiem, no, czytanie Pisma Świętego, modlitwa, chodzenie na jakieś spotkania chrześcijańskie. No, nieraz wychodzili i nie znajdując też od razu jakiejś akceptacji w środowisku, no, szli do swoich z dobrze znanych środowisk, więc no, bywało tak, że niektórzy wracali do zakładu karnego. Ja akurat, kiedy myślę, wiesz, o porażce, to myślę sobie, że tak na dobrą sprawę i tak nie wiem, co zostaje w głowach ludzi i czy to, co mówię, gdzieś tam kiedyś nie zakiełkuje. Ale pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z człowiekiem i on był na każdym spotkaniu. I za każdym razem przekonywałem go, że Bóg jest Bogiem, który przebacza, jest Bogiem miłości, jest Bogiem, który się troszczy. I co ciekawe, on był w stanie przyznać rację, że tak faktycznie jest. Ale pamiętam, jak kiedyś zadałem mu pytanie, czy uważasz, że Pan Bóg może tobie przebaczyć? I on odpowiedział, nie, mi Bóg nigdy nie przebaczy. I to było dla mnie smutne, bo oczywiście ja mam ciągle taką nadzieję, że może jednak do niego dojdzie to, co mówiłem. Natomiast w momencie, kiedy człowiek sam odrzuca Boże przebaczenie, no pytanie jeszcze oczywiście, co leży u podstaw tego, że odrzuca to przebaczenie, tak? Być może miał tak potężne wyrzuty sumienia, a być może po prostu nie był w stanie uwierzyć, że ten Bóg jest w stanie jemu wybaczyć. I to jest smutne, bo to pokazuje, że chociaż pomimo wielu starań, nie zawsze uda się ludziom pokazać, że to jest Bóg, który nawet im ma coś do zaoferowania. Myślę, to jest cała taka trudność, tutaj pewna przeszkoda, ponieważ kiedy ludzie zaczynają myśleć tymi kategoriami duchowymi, myślą o Bogu i czytają Pismo Święte, to w pewnym momencie dokonują takiego smutnego odkrycia, odkrycia swojej własnej winy, grzeszności. Tak? Zaczynają rozumieć, że nie są ludźmi niewinnymi, ale że to życie ich jest powitym rokiem, że zrobili dużo złego, skrzywdzili ludzi, ale w ten sposób też obrazili Pana Boga. Nieraz rodzą się bardzo silne wyrzuty sumienia. Tak silne, że chociaż ludzie nawet wierzą teoretycznie, że Pan Bóg im przebacza, to mają problem, żeby przebaczyć samym sobie. I to jest trudne. Jeśli człowiek ma problem, żeby przebaczyć samemu sobie, to jak może doświadczyć tego Bożego przebaczenia, tak? Więc to jest taki fenomen właśnie psychologiczny,
taka trudność z uporaniem się, kiedy już człowiek odkryje jakby tą swoją własną grzeszność, to zło, które w nim było, to często to go tak mocno, jak mówimy takim językiem młodzieżowym, dołuje, że nie jest w stanie się z tej świadomości podźwignąć. Ale widzisz, to na przykład przypomina mi taką sytuację bardzo mocno zaskakującą też, kiedy miałem do czynienia z pewnym człowiekiem. Trzeba naszym słuchaczom wyjaśnić pewne pojęcie. To był człowiek tak zwany grypsujący, który przychodził na spotkanie, aby przekazać pewne grypsy. No i teraz te wyjaśnienia, co to znaczy, tak? W zakładzie karnym są grypsujący i są frajerzy, czyli ci, którzy nie grypsują. Grypsera to jest taki język więzienny opracowany gdzieś tam dawno, dawno temu, który na początku jeszcze chyba miał jakiś sens, bo pomagał komunikować się w taki sposób, że strażnicy więzienni nie bardzo wiedzieli, o co chodzi. Natomiast dzisiaj każdy już zna grypserę więzienną, każdy strażnik, więc w sumie grypsera nie ma już takiego wielkiego znaczenia, natomiast oni wykształcili swoją taką typową subkulturę, w której uważają się po prostu za lepszych, nie podają ręki nikomu innemu, jak tylko sobie samym. Mi podawali rękę, no ale ja nie byłem ani pracownikiem zakładu karnego, ani nie byłem frajerem, więc mi jeszcze mogli podać rękę. I to są ludzie, no tacy. No w zakładzie karnym oni będą siebie nazywać elitą, natomiast no nie ma wątpliwości, że to są po prostu bardzo ciężkie przypadki. I pamiętam, jak przyszedł właśnie taki jeden grypsujący. Ja w ogóle jak przyszedł, to ja od razu wiedziałem, że on przyszedł tylko po to, żeby grypserę przekazać, czyli żeby przekazać jakieś wiadomości komuś innemu, tak? I zresztą nie pomyliłem się, bo jak skończyliśmy spotkanie, to faktycznie pierwsze, co zrobił, to próbował dowiedzieć się, kto z jakiego jest bloku, żeby przekazać po prostu informacje. Natomiast gościu, który przyszedł, ten właśnie grypsujący, no przerażający typ. Był tak wielki, że ja miałem wrażenie, że on w łapie ma więcej niż ja w udzie, a nasi słuchacze tego nie wiedzą, ale należy do dużych ludzi. Ale to był naprawdę potężny człowiek, tak? Wielki, łysy. Wiesz, myśmy tam siedzieli na takich krzesłach konferencyjnych i on na tym krześle ledwo się mieścił, chociaż nie wiem, może ja sobie to wyolbrzymiam już teraz, ale to był po prostu przepotężny gościu i on całe spotkanie siedział na tym krześle z głową zwieszoną w dół, więc ja nie widziałem ani jego mimiki, nie widziałem, czy to, co mówię, dociera, ale stwierdziłem, że skoro mam go pierwszy raz i prawdopodobnie jedyny raz na spotkaniu, to właśnie chcę opowiedzieć o Bożej miłości. Zaczynam opowiadać o tej Bożej miłości i nie wiem, czy cokolwiek do niego dociera, bo on ma głowę zwieszoną. Ale w pewnym momencie on podnosi głowę i ja widzę, że ten wielki, twardy gość, on płacze jak małe dziecko. On już nigdy do mnie nie przyszedł. Być może dlatego, że okazał słabość, a być może dlatego, że już nigdy nie potrzebował przychodzić na tego typu spotkania. Ale pomyślałem sobie, że to, co otrzymał ode mnie wtedy, mam nadzieję, że to zostało już w jego głowie i że kiedyś Pan Bóg będzie mógł odmienić również jego życie. To była taka moja bardzo zaskakująca sytuacja, bo ja nawet się nie spodziewałem, wiesz, widząc takiego gościa. Ciężko było się spodziewać, że tak właśnie zareaguje, ale tak właśnie było. I do tej pory gdzieś tam cieszę się, że faktycznie ta Boża miłość, ona działa na ludzi. Nawet jeżeli ktoś jest wielkim twardzielem, to okazuje się, że Boża miłość naprawdę działa. Nie wiem, czy ty miałeś jakieś swoje zaskakujące sytuacje? Wspomnę tutaj Mirka, który pochodził z Warszawy. W zasadzie poznałem jego historię dużo, dużo wcześniej. Usłyszałem w ogóle o nim, kiedy jeszcze nie odwiedzałem zakładu karnego. Byłem zaproszony do pewnych osób, które interesowały się Biblią, na takie spotkanie na warszawskim Żoliborzu. I kiedy wszedłem do bloku i do tego mieszkania, czułem taki dziwny klimat. Taki ciężki, taki mroczny klimat. I to wrażenie mi nie opuszczało. I po pewnym czasie te dwie osoby, które tam były, chłopak i dziewczyna, jeszcze był ich kolega, trzeci, powiedzieli mi, wiesz co, a w tym mieszkaniu przed kilku laty właściciel tego mieszkania zamordował tutaj w pijackim takim zwidzie swojego kolegę. Niesamowite, że ja to jakoś tak czułem wewnętrznie, że to mieszkanie ma taki mroczny klimat.
I aż nie do wiary, ja spotkałem tego człowieka, tego zabójcę w zakładzie karnym. Pojawił się na takim spotkaniu, on też był osobą grypsującą, taki silny człowiek. Pierwszy raz o nim usłyszałem, kiedy jeden ze skazanych po spotkaniu, taki, wiecie, przejęty tym, co usłyszał, mając swój własny egzemplarz Biblii, który wcześniej mu przekazałem, wrócił pod celę, tak się mówi w zakładzie karnym, i zaczął się właśnie dzielić tym, co usłyszał. Bardzo to przeżywał. I wtedy właśnie ten Mirek zdenerwował się, bo Mirek uważał siebie za osobę wyzwoloną z religii, niewierzącą. Zdenerwował się, wziął tego właśnie kolegę, uderzył pięścią, wziął mu Biblię i Biblię mu rozbił o ścianę. Tak silnie rzucił, że kartki z Biblii wleciały. Ale po paru tygodniach ten Mirek pojawił się na spotkaniu. Też jako taki obserwator, który siedział z taką zaciętą miną, a wszyscy bali się, czy przypadkiem nie dojdzie do jakiejś bójki, prawda? On siedział, nie zareagował. Na drugim spotkaniu zaczął już stawiać jakieś pytania. Pierw takie były pytania zaczepne, żeby wywołać jakąś dyskusję. Ja bardzo cierpliwie odpowiadałem mu i on słuchał. I Mirek bardzo, bardzo się zmienił. Mirek potem, kiedy wyszedł na wolność, studiował teologię na wyższej uczelni, ułożył sobie życie, więc no, zapadł mi bardzo w pamięci. Zabójca, recydywista, tutaj właśnie wspomniałeś też z tej grupy osób, które rządziły w więzieniu i taka wielka, wielka zmiana. I za tą zmianę spotkało go to, że został jakby wyrzucony poza obręb recydywy. No to się określało mianem wkładaniem do worka, wrzucaniem do worka, więc on został do tego worka wrzucony, czyli został frajerem. Teraz chciałbym, Mariusz, zadać Tobie takie pytanie. Czy miałeś jakieś swoje ulubione, kluczowe teksty biblijne, które uważasz, że naprawdę najlepiej działały właśnie w tej pracy duszpasterskiej w zakładzie karnym? Z całą pewnością są pewne historie czy jakieś teksty, które szczególnie są żywe i mają taką moc oddziaływania na serca ludzi w tym miejscu. Ja pamiętam, że jedno z takich pierwszych spotkań rozpocząłem historią z Ewangelii według świętego Łukasza o marnotrawnym synu. Wcześniej wspomniałem historię, przypowieść Jezusa o zagubionej owcy, zagubionej drachmie, a skończyłem tą historią o zagubionym synu, czyli popularnie nazywaną historią czy przypowieścią o synu marnotrawnym. Rzeczywiście jakoś tak ludziom łatwo się utożsamić z tą właśnie postacią. Syna, który opuszcza dom, podejmuje pewną złą decyzję. Ta decyzja ma skutki w jego życiu, bo syna, prawda, ojca w domu, w którym no, żyło się przyzwoicie, żyło się być może nawet zamożnie, staje się wyrzutkiem społecznym, staje się osobą, która chce zjeść to, co jadły świnie, tak? A nawet tego nie chcą mu dać, więc ten upadek to upodlenie. I niektórzy utożsamiali się z tą historią, że faktycznie oni tego doświadczyli, być może w inny sposób, ale również doświadczyli tego głębokiego upadku. Część skazanych, część recydywistów to są osoby, które miały podgórkę już od samego początku, od dzieciństwa. Nieraz było tak, że jakaś dysfunkcyjna rodzina, prawda, ojciec recydywista, matka alkoholiczka, no więc nie miał możliwości wyboru dobra czy zła, ponieważ dobra nie znał, więc gdzie tutaj ten wybór. Ale część osób to osoby, które miały w miarę przyzwoity dom, miały rodziców, ale potem poprzez jakieś złe towarzystwo w szkole, prawda, czy nie wiem, w miejscu pracy, wplątały się w pierwsze przestępstwo, a potem to już poszło, prawda, jak z bicza kolejne, zakład poprawczy, pierwszy wyrok jako młodociany przestępca, a potem już to się wszystko rozkręcało. Więc pamiętam, że ta historia jest taką numer jeden, jeśli chodzi o utożsamianie się, czy trafianie do serca, a jak my to mówiliśmy, złodzieja, bo też się tego pojęcia określa w stosunku do skazanych.
Z całą pewnością ludzie najpierw muszą usłyszeć Ewangelię, czyli o tym, że Bóg ich kocha, o tym, że Bóg ma dla nich plan zmiany, bo jakieś takie moralizowanie w zakładzie karnym albo cały czas mówienie o tym, jak oni są źli, no też nie przyniesie żadnego efektu, co najwyżej jeszcze pogłębi w nich poczucie winy, a ono już w pewnym momencie jest takie dostateczne. Więc raczej trzeba pokazać tą dobrą stronę Pana Boga, dlatego jak wspomniałeś, że ci ludzie często mają zupełnie fatalny obraz Boga, czasami wyniesiony z domu albo ten obraz, który powstał w wyniku różnych doświadczeń. Dopiero kiedy poznają takiego dobrego Boga, właśnie jako ojca, tak, który czeka na tego marnotrawnego syna i nie czeka z biczem, z pasem, prawda, albo z kajdankami czy z pałką policyjną, ale czeka z otwartymi ramionami, przytula, przebacza, no to dla nich jest naprawdę dobra nowina. Wiesz, ja w ogóle mam takie wrażenie, że wielu z tych ludzi, gdyby poznali prawdziwy obraz Boga w takim właśnie młodym wieku, to sądzę, że ich życie mogłoby się potoczyć inaczej, wiesz. Ja myślę, że akurat nie wiem, jak jest u ciebie, bo nie wiem, jakie masz tam pochodzenie jako dziecko, czy twoi rodzice byli mocno wierzący, czy niewierzący. Mój ojciec, pomimo tego, że jak ja się rodziłem, to był jeszcze oficerem w Ludowym Wojsku Polskim i był ateistą, to akurat to był taki czas, kiedy on zaczynał się zmieniać i zaczął wierzyć w Boga. I dlatego ja od mojego ojca odebrałem bardzo dobre wykształcenie chrześcijańskie. Też sądzę, że był dla mnie takim bardzo dobrym wzorem kochającego ojca i też mógł zbudować taki pozytywny obraz kochającego Boga. Natomiast wiele ludzi, ponieważ tego nie zna, to niektórzy wręcz oficjalnie po prostu buntują się przeciwko Bogu, no bo faktycznie po co służyć komuś, kto cię nienawidzi, kto tylko patrzy na to, aż się potkniesz, żeby jeszcze ci dołożyć, żeby cię tam ukarać. I dlatego też, kiedy ja pracowałem w zakładzie karnym właśnie z tymi ludźmi, to starałem się po prostu zbudować ten taki prawdziwy obraz Boga. Znaczy, jeśli chodzi o ten obraz, bo często mówimy w chrześcijaństwie, tak, że Bóg jest naszym Ojcem, przecież to naczelna modlitwa, Ojcze nasz, któryś jest z niebie, ale właśnie jeśli tak jak Ty miałeś dobrego Ojca, to łatwiej Ci jest przyjąć tą prawdę ewangeliczną, że ten Ojciec z niebie też jest dobry. Ale jeśli ktoś nie znał dobrego ojca, od dzieciństwa był bity, poniżany, widział, jak ojciec bije matkę, jak się znęca nad innymi dziećmi, więc powiedzenie o tym, że Bóg jest ojcem, niekoniecznie musi ich do tego Boga mocno przekonywać, tak? Bo ze słowem ojciec kojarzy mi się wszystko, co najgorsze w ich życiu. Ja właśnie dlatego, kiedy rozmawiałem z ludźmi w zakładach karnych, to ja na przykład posługiwałem się historią Dawida i Batszeby. To jest historia, którą nasi wierni słuchacze już na pewno słyszeli przynajmniej kilkukrotnie, bo my przynajmniej kilkukrotnie się już na nią powoływaliśmy, ale nie ma się co dziwić dlaczego, tak? Dlatego, że historia Dawida i Batszeby to jest historia dobrego króla Dawida, który w pewnym momencie zbłądził do tego stopnia, że po prostu najpierw cudzołożył z żoną jednego ze swoich dobrych żołnierzy. Potem, kiedy się okazuje, że ona zachodzi w ciążę, to ściąga tego żołnierza i próbuje, zachęca go do tego, żeby poszedł do tej swojej żony, żeby wyszło na to, że to jest jego dziecko i żeby Dawid po prostu mógł ukryć swój grzech, kiedy okazuje się, że on nie chce tego zrobić. Mówi, moi towarzysze umierają na wojnie, to ja nie mogę po prostu w tym momencie być niewierny względem nich. Więc Dawid wydaje rozkaz, aby w czasie najzagorzalszej bitwy, żeby żołnierze, którzy są dookoła Uriasza, żeby odstąpili od niego, żeby Uriasz w czasie bitwy umarł. I przez to umiera nie tylko Uriasz, umiera jeszcze kilku innych dobrych żołnierzy, a król Dawid jest szczęśliwy, bo sprawę udało się zatuszować, może szybko ożenić się z Batszebą i udawać, że dziecko, które się urodziło, to jest wcześniak, więc wszystko jest w porządku, grzechu nie było. No a jednak grzech był i musiał przyjść prorok do króla Dawida, musiał mu wytłumaczyć ten grzech. No i oczywiście ogromna pokuta, tak? Dlatego, że ogromna pokuta, którą miał Dawid i psalm 51, którym zresztą też się posługiwałem właśnie w zakładzie karnym po opowiadaniu tej historii,
To jest coś, co sądzę, że działa i też pokazuje po prostu, że Pan Bóg faktycznie jest Bogiem, który przebacza. A to chociażby wiemy, dlatego że Dawid, pomimo tego, że jakby początki jego małżeństwa, no tak to nazwijmy, z Batszebą, no były takie, jakie były, to jednak Pan Bóg pobłogosławił to w taki sposób, że chociaż ten pierwszy syn umarł, to Pan Bóg pobłogosławił ich jeszcze jednym dzieckiem i tym kolejnym dzieckiem był Salomon. A kim był Salomon, to już chyba wszyscy wiedzą, bo nie sądzę, żeby było zbyt wiele osób, które znają Boga, a nie słyszeli nigdy o Salomonie, tak? Był to dobry król, który no dobra, on też miał swoje słabości, ale jednak był przez wiele lat błogosławieństwem dla Izraela. Natomiast ten psalm, który był napisany przez Dawida, to jest naprawdę wspaniały psalm, w którym Dawid, on mówi: Boże, zmiłuj się nade mną według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. I Dawid w tym wszystkim oczywiście jest tym, który przyznaje się do wszystkich swoich win, który ma świadomość tego, że to jest Bóg, który przebacza, tak? I dlatego Dawid też na przykład mówi takie zaskakujące słowa, bo my wiemy, że jeżeli ktoś zgrzeszył, to trzeba złożyć ofiarę, a Dawid pisze: albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ale Dawid też mówi: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. I sądzę, że to jest taki dobry psalm. Oczywiście ja zachęcam naszych słuchaczy, żeby cały ten psalm przeczytali, ale to jest właśnie taki dobry psalm pokazujący, że Bóg po prostu jest gotowy przebaczyć nawet najgorsze zbrodnie. Jest takich wiele analogii w Piśmie Świętym. Być może Pan Bóg też to tak zaplanował, że są pewne analogie, które przypominają tą rzeczywistość więzienną, tak? Chociaż Pismo Święte mówi o tym, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, tak? O tym mówi Pan Jezus, a więc możemy powiedzieć, że każdy, kto popełnia przestępstwo, staje się niewolnikiem, staje się więźniem grzechu, a to więźniowie rozumieją, co to znaczy nie mieć wolności, być skazanym, siedzieć w więzieniu, prawda? A Chrystus jest tym, który nas wyswobadza, czyli wypuszcza nas na wolność, tak? Ogłasza amnestię, tak? To słowo. Ja często, kiedy mówiłem o tym, że Bóg nam przebacza grzechy, to mówiłem o tym, że Pan Bóg po prostu ogłasza amnestię. Pan Bóg nie jest w stanie cofnąć nas do tego miejsca, żebyśmy danej rzeczy nie popełnili, bo to się stało, tak? To już jest coś, co się dokonało, ale nad wszystkimi naszymi grzechami, kiedy do Pana Boga przychodzimy, Pan Bóg ogłasza amnestię. Czy na przykład tekst, który mówi: zapłatą za grzech jest śmierć. W zakładzie karnym w tamtych jeszcze czasach, kiedy jeszcze mówiło się o karze śmierci, pamiętam, że ona wtedy jeszcze była orzekana, ale już nie była wykonywana, bo wtedy powiązywa to memorandum, ale oni też to rozumieli. Zapłatą za grzech jest śmierć, czyli dopuściłeś się przestępstwa, czyli zostałeś skazany przez Pana Boga na czapę, bo tak się określało karę śmierci. A z drugiej strony tym darem łaski Bożej, jak mówi ten tekst listu do Rzymian, jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, czyli Pan Bóg ciebie uwalnia od kary śmierci. Pan Bóg ogłasza amnestię nad największymi przestępcami. Więc zobaczcie, ile jest tych ciekawych analogii, które można wykorzystać, by człowiekowi Boga, Jego łaskę, Jego sprawiedliwość też przybliżyć. Chyba takim, no właśnie, najbardziej znanym w świecie chrześcijańskim tekstem biblijnym jest Ewangelia Jana, 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. No właśnie, nie zginął, tak jak powiedziałeś, tak? Karą za grzech jest śmierć, więc aby nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tam oczywiście jest też warunek, ja też zawsze to podkreślałem, tam jest warunek, tak? Każdy, kto w Niego wierzy, tak? Czyli trzeba uwierzyć w Pana Jezusa, a oczywiście uwierzyć to nie jest tylko kwestia wiary, samego faktu, że Pan Jezus istnieje, tak, ale ja lubiłem rozbijać w ogóle słowo uwierzyć jako na takie dwa słowa, że wierzyć to znaczy wiedzieć i żyć zgodnie z tym, co się wie. To jest oczywiście całkowicie nieuprawnione językowo, ale stwierdziłem, że to jest dobra definicja wiary, tak, kiedy ja wiem
i żyję zgodnie z tym, co wiem, tak, czyli żyję zgodnie właśnie z tą moją wiarą w Pana Boga. I Pan Jezus jakby nie pozostawia tutaj żadnych złudzeń, tak, że On jest gotowy faktycznie przebaczyć każdemu, kto w Niego uwierzy, każdemu, kto żałuje za swoje grzechy i jest gotowy zmienić swoje życie. I sądzę, że jeżeli chodzi właśnie o tego typu teksty, wspominałeś List do Rzymian, jeden z takich moich ulubionych tekstów, to jest właśnie List do Rzymian, 8 rozdział, który mówi: cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. To jest bardzo dobry tekst do zakładu karnego, właśnie też w kontekście tego, o czym ty mówiłeś, tak? Czyli jesteśmy winni. W tym przypadku trzeba się jednak przyznać do tego, że jestem winny, tak? Nie można udawać, że jest inaczej, tak? Do Pana Boga jednak trzeba przyjść w szczerości serca, ale każdy, kto przychodzi, przyznaje, mówi: Boże, tak, jestem winny, Boże, potrzebuję Twojego ratunku, Twojego przebaczenia, potrzebuję Ciebie, abyś Ty pomógł mi zmienić to życie. I tak się po prostu dzieje, tak? I tutaj dalej czytam ten 8 rozdział. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. I to też jest taka ciekawa analogia, tak? Mówisz, że jest pełno analogii. To jest ciekawa analogia, bo w tym przypadku mówimy tutaj o Bogu, który jest sędzią z jednej strony, ale z drugiej strony to jest sędzia, który jest po naszej stronie, który robi wszystko, co jest tylko możliwe, aby wydać wyrok uniewinniający. I tutaj w tym przypadku, aby do tego mogło dojść, to mówimy o Bogu, który sam oddaje swojego własnego Syna, aby zadośćuczynić, aby zapłacić jednak tą karę za grzech i aby przypisać tę sprawiedliwość Jezusa Chrystusa tym, którzy w Niego wierzą. No właśnie, skoro ta analogia z tym sędzią, z salą sądową, to też jest coś, co jest bardzo znane, bo niektórzy wielokrotnie stawali przed jakimś składem sędziowskim. To też bardzo ważne jest, jak mówią więźniowie, mieć dobrego papugę, czyli dobrego adwokata. Tak? Więc sędzia jest ważny, ale bardzo ważny jest dobry obrońca, papuga. Więc często mówiłem, że my mamy takiego dobrego adwokata, jest nim Jezus Chrystus. I dlatego jak staniemy przed Bożym sądem, to Jezus Chrystus jest po naszej stronie. I to też było zrozumiane, ponieważ często słyszałem takie coś: gdybym miał lepszego papugę, to bym być może nie siedział. Więc mówię, masz teraz najlepszego adwokata, Jezusa, który stoi po twojej stronie, za ciebie umarł, więc kiedy staniesz na sądzie Bożym, to Jezus Chrystus jest po twojej stronie. To jest ciekawe, bo tutaj mamy do czynienia nawet nie tylko z dobrym adwokatem, ale też z dobrym sędzią, tak? Bo tutaj okazuje się, że nie tylko Jezus jest po naszej stronie, ale też sędzia. I myślę, że to też jest jeden z takich elementów właśnie tej nauki, którą trzeba faktycznie gdzieś w zakładach karnych wprowadzać, po prostu nauki o dobrym, miłującym Bogu, żeby pokazać ludziom, że to nie jest Bóg, który się gniewa i który faktycznie czeka, jakby tutaj tylko kogoś uderzyć czy ukarać, tylko to jest Bóg, który ewidentnie stara się ratować tych, którzy do Niego przychodzą. Dalsza zresztą część tego tekstu z Listu do Rzymian, 8 rozdział, mówi o tym, że nic nas nie odłączy od Bożej miłości. Tam są wymienione wszystkie rzeczy, które mogłyby nas odłączyć od Bożej miłości. Apostoł Paweł mówi: nic nas nie odłączy od Bożej miłości. I to jest dokładnie w tym kontekście, że nieważne, co by się stało, Pan Bóg nigdy nie przestanie nas kochać. I myślę, że to jest taka bardzo istotna lekcja, którą musimy czasem przyjąć na wiarę, tak? Ale jeżeli Pan Bóg jest nieskończoną miłością, to znaczy, że nie możemy nic zrobić, aby Pan Bóg kochał nas mniej. Nie możemy też nic zrobić, aby Pan Bóg kochał nas więcej, bo nieskończoność ma to do siebie, że jest nieskończona, tak? Czyli nie da się tam od niej nic odjąć, nie da się do niej nic dodać. I jeżeli Pan Bóg jest nieskończoną miłością, to jest właśnie taką miłością, której nie da się umniejszyć, nie da się powiększyć. I oczywiście to nie oznacza, że Pan Bóg jest pobłażliwy, tak? Bo miłość i pobłażliwość to nie jest to samo, tak? Każdy, kto jest rodzicem, kocha swoje dzieci, a jednak czasem musi ukarać w jakiś sposób, dlatego że ma świadomość tego, że miłość to nie pobłażliwość,
Ale jednak właśnie budowanie takiego pozytywnego wizerunku Boga Ojca, myślę, że jest bardzo ważnym zadaniem właśnie tych, którzy poznali tego Boga Ojca z tej dobrej, miłującej strony. Mariusz, czego ciebie nauczyła służba w zakładzie karnym? Była takim dla mnie przede wszystkim polem doświadczalnym, jak działa Ewangelia, tak? Bo ja doświadczyłem Ewangelii w swoim życiu, a zastanawiałem się, jak ona może działać w takich trudnych warunkach, jakim jest zakład karny. Wydaje się, że ludzie są na wszystko odporni, gdzieś społeczeństwo ich odsunęło gdzieś na margines, tak? Tego, co ważne, jako ludzi skazanych, a to często było rozumiane jako ktoś bezwartościowy, ktoś naznaczony tym znamieniem przestępstwa. Nagle zobaczyłem, że Ewangelia nie ma ograniczeń, tak? I że ten człowiek za murami jest tak samo ważny w oczach Pana Boga jak ja, jak osoba, która być może nie była nigdy karana. A druga rzecz to to, że często ludzie, którzy no, głęboko dotknęli zła, grzechu w swoim życiu, nieraz są bardziej podatni, otwarci na Ewangelię niż tak zwani porządni ludzie, którzy mają przed Panem Bogiem takie usprawiedliwienie. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, tak? Nikogo nie skrzywdziłem. W zasadzie dlaczego Pan Bóg miałby mi cokolwiek przebaczyć? W przypadku więźniów często właśnie widziałem taką otwartość. Jestem złym człowiekiem, z bardziej, mówiąc kategoriami takimi właśnie ewangelicznymi, to byli ci celnicy, którzy gdzieś tam stają, tak, za plecami tych wszystkich dobrych ludzi, którzy gdzieś wznoszą piękne modlitwy do Boga, a oni tylko biją się w piersi i mówią: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Wiemy, że w tej przypowieści ten właśnie celnik odszedł usprawiedliwiony, tak, a nie ten dobry człowiek, który układał taką piękną modlitwę. Więc tego nauczyła mnie służba w więzieniu, patrzenia na ludzi wzrokiem Pana Boga, nie przez pryzmat pewnych, nie wiem jak to określić, schematów, ale takim właśnie wzrokiem Pana Boga dostrzec w najgorszym człowieku dziecko Boże. Dziecko Boże po prostu. Ja pamiętam, jak kiedyś trafiłem na takie ciekawe badanie, z którego wynikało, że im większym ktoś jest przestępcą, tym bardziej uważa się za osobę moralną. To jest taka ciekawa rzecz i pomyślałem sobie, akurat wtedy pełniłem właśnie służbę w zakładzie karnym, pomyślałem sobie, a to przetestuję, tak? No nie miałem dużej grupy badawczej, bo tam wtedy przychodziło gdzieś tam w okolicach 20 paru osób na spotkania, ale myślę sobie, okej, sprawdzam w pierwszej grupie, gdzie mam kilkanaście osób i pytam się, czy uważają siebie za osoby moralne, ale ta pierwsza grupa to były takie, wiesz, złodziejaszki. I oni mówią, nie uważamy siebie za osoby moralne, z jakiegoś powodu jesteśmy tutaj w tym zakładzie karnym. I pomyślałem sobie, a to badanie to chyba takie do niczego po prostu. Natomiast później przyszła do mnie grupa cała potężna właśnie tych grypsujących, część z nich to mordercy, jakieś tam rozboje, zorganizowana grupa przestępcza i tak dalej, i tak dalej. Pytam się ich, czy uważają się za osoby moralne i oni wszyscy chórem odpowiedzieli, no ale oczywiście, że tak. No i pomyślałem sobie, chyba jednak to badanie miało trochę sensu, ale pomyślałem sobie, że to jest chyba właśnie jedna z takich rzeczy, no przed Panem Bogiem nie da się nic ukryć, tak? Nie jesteśmy w stanie ukryć tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Pan Bóg to wszystko po prostu wie i przed Panem Bogiem jednak czasem po prostu trzeba się przyznać do swoich grzechów, do swoich win. Natomiast ja zdecydowanie nauczyłem się tego, żeby po prostu nie przekreślać żadnych ludzi. Był chłopak, który przychodził i na każdym spotkaniu przeszkadzał. Mam wrażenie, dzisiaj jak patrzę na to z perspektywy czasu, to mam wrażenie, że przeszkadzał chyba, tworzył w ten sposób taką zasłonę dymną, bo wiesz, że kto przychodzi na spotkania religijne, to jest to jakiś tam wyraz słabości, tak? I mam wrażenie, że on po prostu wydurniał się po to, żeby pokazać, że to nie jest słabość, tylko że on przychodzi, bo on nic nie potrzebuje, tylko żeby sobie czas zapełnić. Ale zrozumiałem to dopiero, kiedy miał tam 2 czy 3 tygodnie do wyjścia i później każde spotkanie, kiedy myśmy kończyli i czekali, kiedy oni czekali na przyjście strażnika, żeby ich odprowadził do celi,
to on po każdym spotkaniu wtedy przychodził do mnie i mówił, co mam zrobić, aby już tutaj nie wrócić, czy możesz się o mnie pomodlić, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zrozumiałem, że to jest człowiek, który, do którego docierało to, co mówiłem, tylko ciągle ta zasłona dymna jakby nie pozwalała mu pokazać, ale jak już miał 3 tygodnie do wyjścia, to całkowicie się odsłonił, przestał przeszkadzać i pomyślałem sobie, jednak Bóg działa, tak? Na początku audycji wspominałem o tym królu satanistycznym. To jest jedna z takich historii, czy Pan Bóg ma takiemu człowiekowi jeszcze coś do zaoferowania. Kiedy go odwiedzałem w zakładzie karnym, ja już w ogóle nie miałem żadnych wątpliwości, że no, to, co się z nim dzieje, nie wiedziałem tylko, czy to opętanie, czy choroba psychiczna, bo zachowywał się w zupełnie różny sposób. Tak? Były takie momenty, że miał przebłyski. Natomiast to, co było dla mnie takie bardzo ciekawe w tym spotkaniu z Marcinem, on opowiadał, że kiedy on podpisywał cyrograf, on podpisywał ten cyrograf, mówi, jako król. Mówi, on chciał być królem satanistycznym, nie zwykłym jakimś tam szeregowym, tylko królem satanistycznym, bo on mówi, bo ja chcę samemu Lucyferowi rozkazywać. I ten Lucyfer tak go pokierował, że dzisiaj jest w zakładzie karnym. Pamiętam, jak z nim rozmawiałem i on mówił, szatan mnie oszukał. Ja nigdy nie powinienem tutaj trafić. Mnie nigdy tutaj nie miało być. I ta jego nienawiść po prostu do szatana za to, że go oszukał, była przeogromna. I się zastanawiałem momentami, czy on nie zaczął wierzyć w Boga tylko po to, żeby szatanowi na złość zrobić. Być może, a być może faktycznie po prostu uświadomił sobie, że w tym świecie są dwie siły. Nie ma Szwajcarii, tak? Nie ma neutralności. Jeżeli ktoś nie jest z Panem Bogiem, to jest po stronie szatana. I Marcin chyba zrozumiał, że szatan tak naprawdę nie ma w tym wszystkim nic do zaoferowania. Pismo Święte zresztą nazywa go oszustem, tak? Nazywa diabła oszustem, tak? Pan Jezus mówi, że diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I szkoda, że Marcin w ten sposób musiał się o tym przekonać. Ale myślę sobie o ludziach, którzy w sposób bardziej lub mniej świadomy i tak podążają za szatanem, tylko oni nie wiedzą o tym, że to podążanie za nim jest po prostu złudne, tak? Że szatan nie ma nic do zaoferowania, że w tym świecie jest szatan, który nas nienawidzi, bo nienawidzi Boga i jest Bóg, który nas kocha i stara się nas ratować przed złem, przed grzechem. I dlatego starałem się też Marcina w żaden sposób nie odrzucać, nie odtrącać, chociaż szczerze mówiąc, nie było to łatwe. No właśnie, nie ma wątpliwości, że wiara ma właśnie ten wymiar resocjalizacyjny, tak? I pozbycie się tego elementu w zakładzie karnym, myślę, byłoby po prostu bardzo dużym błędem. Tutaj trzeba oczywiście dużo mądrości, bo tak jak wspominałeś, tak, są różni ludzie, niektórzy przychodzą, bo wydaje mi się, że sobie zrobią wielką ewangelizację i będą nawracać tam ludzi, a to nie są ludzie, którzy potrzebują nawrócenia w takim sensie, że potrzebują kościoła już tutaj w tym momencie i muszą gdzieś przychodzić, tylko to są ludzie, którzy muszą poznać absolutne podstawy, muszą poznać właśnie tego dobrego, kochającego Boga i w moim rozumieniu to jest jeden właśnie z takich elementów, który później pomaga również tym ludziom nie wracać już na drogę przestępczą, nie wracać do zakładów karnych. I myślę, że jest coś takiego absolutnie fantastycznego w tym. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 2 rozdziale mówi takie ciekawe słowa, albo może lekceważysz bogactwo Jego, czyli Bożej dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Myślę, że to jest taki ciekawy tekst, tak? Kiedy naprawdę to jest coś, w co wierzę, że to właśnie dobroć Boża, że to Boża miłość jest tym, co prowadzi do upamiętania i sądzę, że to jest to, czego ludzie potrzebują. Zresztą też trochę po to jest dialog z Biblią, tak? To nie jest tylko kwestia tego, aby samo Pismo Święte ludziom przybliżyć, ale właśnie te audycje są po to, aby ludzie mogli zobaczyć, że Bóg, który jest Bogiem żywym, Bogiem aktywnym, Bogiem, który kocha, Bogiem, który się troszczy, jest z całą pewnością Bogiem, za którym po prostu warto iść.
Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia.